Bajki. Bajki. A tu skręcamy prosto. Czy? A nie, prosto jeszcze. I zobaczymy, zaraz... czy stoją w ogóle. Tak, zobaczymy, czy stoją i przeparkujemy się, tak jak nasi znajomi z hotelu, tam skuterkami. I zapakujemy manele i jedziemy do Malagi. Jedziemy tą drogą A397 czy 370? 397. 397. To bardzo fajna. Zobaczymy. Zaraz to sprawdzimy. Tak. A tu ronda. Monia wygląda jak Tom Hanks. Nie, w prawo tutaj. Nie Tom Hanks, tylko Tom Cruise. O, w Top Gunie. Chyba dalej. Zjemy śniadanko i jedziemy dalej. Zamawiałem kawę i dostałem białą kawę. Czy to jest może tak jak we Włoszech, że do śniadania dają białą kawę? Jak ktoś wie, to napiszcie w komentarzu, bo chciałem czarną, ale nie będę reklamował. Nie lubię marnotrawstwa i po prostu ją wypiję i tyle, zmuszę się. Ale napiszcie się, czy tak tutaj jest, czy nie, bo ja nie wiem. Macznego. No dobra, jest godzina 12, humorki dopisują. Wczoraj nie udało nam się przejechać tą drogą, o której mówiłem, ale właśnie dzisiaj ruszamy z rondy, w której wylądowaliśmy przez przypadek. Jedziemy w stronę chyba Mirabel czy Marbel. Może sprawdzę na szybko. Który zjazd na rondzie w rondzie? Rondzie w rondzie, jejku. Marbella. Jedziemy w kierunku miejscowości Marbella tą drogą A397. Zobaczymy. No. Daleko jeszcze? Tak, daleko jeszcze. Zobaczymy, czy nam się będzie podobało i zobaczymy, jak wrażenia. Si. Hola, senior, muchachos. I jedziemy do Sebastiana i Gosi. I jak będzie tani namiot, to rozbijemy u nich sobie. Zobaczymy, gdzie śpią. Elo, 520. Brawo, brawo, brawo. O nie, podaj mi rękawice, proszę. Teraz mi nie poda. O, ale moje rękawice piją ci brawo, nawet zobacz. Nie stawaj tak blisko, to będziesz miała blisko. Jesteśmy na wcześniej wspomnianej drodze A397, no i kilka słów o niej. Generalnie można o niej przeczytać wszędzie w internecie. Jak wpiszemy Hiszpania, Andaluzja, motocykle, to wyskoczy nam tam droga. No generalnie według mnie jest trochę przereklamowana. Po pierwsze, zakręty są bardzo szybkie, więc naprawdę trzeba mocno niebezpiecznie jechać, żeby poczuć jakąś frajdę. A po drugie, ogranicza nas asfalt, bo jest on wątpliwej jakości, więc tak naprawdę nie da się tu szybko jechać. Widoków, no coś tu jest, ale widziałem dużo ładniejsze trasy i drogi w Andaluzji z widokami. No i co? Bardzo dużo zakazów przekraczania prędkości. Są znaki, że kontrola prędkości dronami. Są znaki, że jest jakiś radar. Także generalnie bardzo tutaj polują na motocyklistów. No moim zdaniem, no przejechać się można, żeby sobie wyrobić opinię, ale mnie nie porywa tak naprawdę. Nie da się jakby fajnie cisnąć. Widoków, no tylko skały z jednej strony, z drugiej strony las, no jest piękniej w innych miejscach w Andaluzji, które odwiedziliśmy wcześniej. Tutaj jakiś punkt widokowy, pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda.
No, wygląda nawet nieźle, jak na, powiedzmy, polskie standardy. No, ale tutaj jest dużo piękniejszych dróg. Asfalt jest też dużo lepszy gdzie indziej. Można mieć więcej fanów z jazdy w innych miejscach. Także nie porywa. Jakbym miał, nie wiem, musiałbym wybrać, jechać tu lub tu, no to wolałbym wybrać inne miejsce. I tu jeszcze wam pokażę ten asfalt. No są kolejne takie małe. Jest trochę żwiru, ale powiedzmy, że on nie jest problemem. Asfalt jest popękany miejscami. Nie wiem, czy to widać. O, może tak. O, tu dobrze widać. Asfalt jest popękany. Są kolejny, szału nie ma. Ciśniemy dalej. Pana, a tu jest niewyspana. Ale masz ładny motor. Skąd masz taki? Dwa motocykle, dwie osoby, nie? Co 20 euro. Siemano! Witamy sąsiadów. Jak tam mordeczki? Dobrze. Siemanko. Siemanko. Dzień dobry. Dzień dobry. A macie fajną chawirkę. Dziękuję, bo bardzo macie tutaj, co nie? W sensie. Tak, tak. No właśnie. Mówię, jakbyś dał rzucić kamieniem, to trafisz do końca pola. Spoczko, mega fajnie. Jesteście super głodni teraz już, czy...? Nie, jakoś specjalnie, chyba. Znaczy w sumie trochę jesteśmy, ale nie, nie wiem, czy super. Super nie. A czemu chcesz? No to dobra, to zrobię kanapeczki takie w sensie ten z tą kurą, tak żeby coś przekąsić, a krewetki zrobimy później, bo musieliśmy kupić mrożone, bo nie było takiej ilości świeżych, nie? Ale my też mamy, jakby co. Mamy krewety. No mówiłam się. Napisałem, że kupiliśmy. Tak? Nie, nie pisałem. Ale teraz pisałeś, a my już byliśmy w sklepie. No, kurwa, wyżerka będzie taka, że... Kilo kupili. My też. Także będzie, jutro będzie jajecznica z krewetkami. Aha, no stracja, bo już możemy jutro zjeść. No. Kupiliście świeże czy mrożone? Świeże. Świeże chyba, no. Tam ich pewnie się trochę odpadł będzie. Dobra, a gambas czy langustynki? Nie te wiem. Te jasne czy... Te jasne chyba. Takie tak przeroczyste, choćby szare? Nie. Różowe. Ale nie, tak, nie, ale nie czerwone. Czy różowe. No to inne wszyscy, no. Te krewetki, no. Te nie, bo jest duża różnica w krewetach, ale dobra, spoko. Pytałem pani, powiedziała mi, że te są najbardziej buena. Buena? Kurde, dawno sobie powołał, przecież ja zapisałem, że ten... A ja że... się cię pytałam, mówię, że my no kupimy tak wzięli, wszystko? Tak, a to jest tak. Nie, no mówię, że zrobimy krewetki, no ale to będziecie kupować wszystkie, no daj. Przepraszam. No, ale nie, to spoko. No, bo i tak byśmy kilo krewetek brzmi super. To jest sztos, ale to nie, to dzisiaj kilo jutro... Ale tyle bo, się nie da. Bo gościa jutro leci rano, więc... Rano lecisz? No, jutro rano. O, o której? Pierdolimy jedne na masełku, zrobimy, wy zrobicie te drugie, te... Jak to było? Pil-pil. Też jedliśmy to, no. No i będzie... Weźmy to. My, kurde, tak naprawdę, jak byliśmy głodni, to zjedliśmy kilo krewetek ostatnio, we dwójkę. No. No, a czy, ciężko ale było. Ale w sensie tych... kilo, one ważyły kilo, ale jeszcze nie obrane, nie? No. Więc mniej no, wyjdzie. No, no dokładnie, nieobrane. Chociaż my to zawsze pół kilo kupujemy, to na dwie, nie? Torremolinos. Torremolinos? Monia, gdzie jesteś?
Jestem na kampingu w Torremolinos. Zjadłam kanapeczkę. Kto ci zrobił taką pyszną kanapeczkę? A, ma się swoich ludzi od tego. Sebastian mi zrobił. Ten, który nam wozi motocykle, robi nam kanapki, szuka nam kempingu. Także i poszedł teraz robić krewetki, bo nie ma kurde basenu, to musiał zaplusować krewetki. Także ADV Mototrip mocno tak. Polecamy. Gotuje, bardzo. Jeździ. Transportuje. Tak. Polecamy tego pana. Polecamy. Bardzo. Motki. Jadą do Polski zaraz. No dobra, jesteśmy właśnie na kempingu, tak jak mówiła Monia, to nasza ostatnia noc w namiocie. Dzisiejszy wieczór spędzimy z Sebastianem i Gosią. Jutro oddajemy motocykle. Zrobiliśmy około 3100 km przez Portugalię, przez Hiszpanię, Andaluzję, Algawrę. Ale powiedzmy takie małe podsumowanko później. Widzieliśmy nowe zwierzęta, tak pamiętam na szybko. Ale idziemy teraz. No, były kozice i były papugi dzikie. Ale kozice już widzieliśmy. Ja nie widziałem dzikiej kozicy. Dzikiej w zoo to wszystko widziałem, w zoo się nie liczy. Dobra, nieważne. Idziemy się ogarnąć, idziemy pod prysznic. Trzeba jeszcze się rozliczyć z panem z kempingu. I idziemy do Sebastiana i Gosi i wspólnie spędzimy miły wieczór. Mamy 2 kilo krewetek ogólnie. Także tak, to będzie. Trzeba będzie je obrać. Dobra wyżerka. Ale no. Myślę, że damy radę. Jestem głodny i uwielbiam krewetki, także będzie pięknie. Tutaj będzie już kuchnia wyjęta, także pogaduchy przy piwie zero i kreweciach jak najbardziej wskazane. Tak jest. Tak, szykujemy się. Odpoczywać. Adios. Adiós. Tak. Idź na sam dół. Tak. Furki sobie stoją. Dobra, że tyle to jest. Powiedzmy lepsze od telefonu, nie? To dziadostwo małe. No. Może trzymasz se tako i może se... No tak. I gadam. I masz takie... Nawet można wejść inkognito do baru czy coś. By to stabilizuje i... od razu, podnosi się samo jak dajesz w dół. Tak. No. No i też ludzie nie wiedzą często co to jest, przyglądają się. No. Ale jakby nie czują się nagrywani, nie? I to jest też takie... Spoczko. No i powiedzmy jak chcesz coś powiedzieć, to jednym kliknięciem. A, pyk. Że obracasz. No. I nawet jest active track na mordę, nie? Proszę. O, pyk. Idziemy sobie na plażę z Sebusiem, elegancko. Lokalesem hiszpańskim oprowadzi nas. Hola, amigo. Po Andaluzji. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Como está? Może na waleta można? Pewnie nie można. Nie? Nie można? To nie Brazylia, można. Ale macie ujęcie, kurde. O, wietruszkę parę hawajską czuję. To moja pacha, wiesz, że moja pacha tak pachnie? Ale autentycznie. Nie chcę, nie spytaj, spytaj Moni. No, niestety tak. No. Bo jak przyjechaliśmy, to była po prostu lodówka. Czuję się jak fotograf sesji ślubnej. A teraz się przytulcie. Tak, biegnijcie razem do wody. Tak. Mamy to. Takie były takie popularne zdjęcia, tak. Nie wiem, że kobieta, tak, że ona się obracała. Dawaj, zróbmy taki obrót. Mamy to! Gosia, kocham cię! Nie mówił co innego! Gosia, to nie tak, Gosia, to nie tak jak myślisz! Zawsze działa! Sebuś, co to jest za kawka? Bonbon. Opowiedz nam o tym. Sebuś nas zabrał na pyszną kawkę, o której nie słyszeliśmy wcześniej. Na dole jest mleko skondensowane, a u góry podwójne bądź pojedyncze espresso. Nieźle. Także jest słodka, kopię, polecam. Oj, będę miała palpitację serca. No, podwójną. A to jest najlepiej, że tutaj dają ten cukier i kumpel w ogóle wziął i tak mówi, a kawa, żeby sobie posłodził, a ja w ogóle nie słodzić, nie kawy. I tak mówi, wziął i ole ulep. A jeszcze a nie pomieszał. Trzeba mieszać właśnie, czy nie? No możesz, bo w ogóle masz zwykłą kawę. No, a na dole masz te mleko skondensowane, no. Możesz sobie wziąć łyżeczką, skosztować. Nieźle, czad. Bo nie jak ci smakuje, bo ty generalnie nie jesteś fanką kawy. No, jak... Nie wiem, mleko o smaku kawy. Taki ulep. No? Tak. A ja sobie walnę bez mieszania. Halo, dzień dobry. Na lewo most, na prawo most. A pod nim Borek płynie. No. Dobre fajnie, to mają. Wybierasz sobie, gdzie ma... Teraz twoja twarz jest w środku, nie? Twoja twarz mi znajomo. Znam tego typa. Możesz dać tak i zawsze będzie tu. Aha. Żeby pokazać view. Teraz rusz się.
I on zawsze tak dobiera, że twoja twarz jest... To można dać w rogu i zapytać, gdzie jest Wally na przykład. Właśnie, tak, że ktoś... Dzień dobry. Patrzcie, co znalazłem w toalecie do kupienia za 1 euro. Generalnie pozdrowienia dla mojego serdecznego ziomeczka Pawła Drugetrajc, minimalisty. Za euro w łazience, w toalecie męskiej można kupić coś takiego obok automatu z prezerwatywami, ale to jest coś innego zupełnie. Patrzcie, co to jest. To jest minimalistyczna szczoteczka do zębów dla podróżników chyba, którą można sobie zrobić tak i masz szczoteczkę. I do tego jest jeszcze mini pasta do zębów, w ogóle petarda, nie? I kosztuje to 1 euro, no i zajmuje, nie wiem, 3 razy mniej miejsca niż szczoteczka. Także po prostu wziąłem sobie i Moni, żebyśmy mieli, nie wiem, może na kiedyś. Różowe mi wziąłeś. Nie, to losowe, ale generalnie... No to ja się cieszę z różowego. Generalnie sztosik, nie? Patrz, kurde. Masz szczoteczkę do zębów. Super, mega, naprawdę, nie? Mega. Naprawdę. Ja nie widziałem czegoś takiego. Nawet w Rossmanie nie ma, tam jest taka strefa dla podróżników. Ale jest, podróżników, tylko taka troszeczkę mała. Większa. Większa no, i no. ze wszystkim. A to nie? wygląda jak szminka. Powiedziałeś, że to leży na początku strefy prezerwatyw i zobaczyłem takie coś. No, nie, to myślę, tak. Szczególnie, że przyszedłeś tutaj i byłeś bardzo uśmiechnięty, więc mówię, what the hell. No, czat, nie? Super, naprawdę. Dlatego nam wziąłem. Może się przyda na jakąś kolejną podróż albo nawet do samochodu, żeby było w razie czego. Super. Można sobie umyć ząbki. Albo można zawsze to włożyć ze sobą. Zobaczymy, czy to będzie się sprawdzało. Ale spoko, ja myślę, że wiesz tak długo, że może nie wypadną. Tak, no. Będzie jeden włosek i dalej włosek. Będziemy. Może tak być. No. Także czadzik. Kurde. Ale czad. Do nory wepcha. Pierdalać z GSM. Ja Afrykę kurwa chcę. Dzień do Marcina, jedziemy do domu. Klip, klip. Idziemy na jeszcze flamenko, pokaż flamenko. I kastaniety. Sebastian na DV Moto Trip. W końcu porządny motocykl. Tak jest. Tylko Japonia. Pal go. No dobra, skoro on jedzie tym, to ja jadę tym. Nie wiem, czy sobie poradzę. Aha, tu jest. Kurde, ale dziwnie. O. Ale to jest krowa. Ło, jak ten zawias się w ogóle nie uginę. Let's go. Ale się dziwnie czuję na tym. Ale fajnie chodzi. A, dobra. Pasuje ci. Niemożliwe. Ale nie, fajnie się jedzie. I fajna pozycja na stojąco. Kurde, można się tak fajnie. Mi trochę chyba tank bank też przeszkadza. A ty goś go obniżałeś? Ja mam kierę przesuniętą, widzisz? Do przodu i do siebie. A ty go obniżałeś jakoś, czy nie? Nie. Bo niski się wydaje w sensie. Myślałem, że będzie wyżej. A ja prawie. Tu jest regulacja wysokości kanapy. No jest, ale jest ustawiona na nisko. Ja prawie na pełnych stoję. Pokaż większość. Bo ja jeździłam, ale na maksa była kanapa do góry. Nie wyszedłam, bo kurde! No, nisko, nie? Mega nisko, no. No i co, jesteśmy w tym samym miejscu, od którego zaczęliśmy, czyli na parkingu u Sebastiana. Nasza przygoda motocyklowa z Andaluzją niestety dobiega końca.
No ale cóż, no takie są tripy, będziemy planować kolejne. No było cudownie tak naprawdę. Andaluzja zaskakiwała nas na każdym kroku, także bardzo polecamy. Zrobiliśmy 3100 km w... No, dwa tygodnie. Na pewno warto tu przyjechać. Mega polecamy Sebastiana i Gosię ADV Moto Trip, także trzeba tu z nimi jeździć. Fajni ludzie i naprawdę usługi na profesjonalnym poziomie. Jest fryzjer, jest kucharz, jest mechanik, jest transport motocykli, są kanapeczki i kalafon jest. Także serwis pierwszorzędny za taką cenę. Ideolo. Tak, także mega polecamy. Trzeba wspierać fajnych ludzi i zwiedzać Andaluzję, bo jest naprawdę piękna i przynajmniej raz trzeba ją zobaczyć. Jest super. Także i Portugalia polecanka. Też. Borko mi się tak średnio tak. podobało, ale mi się bardzo Andaluzja podobało. Andaluzja bardziej, ale Portugalię też trzeba zaliczyć, bo trzeba zwiedzać kraje. A tu mamy Sebastiana! Normalnie tymi słowami aż ci wzruszyłem i to serio. Dziękuję ślicznie. Tak, i patrzcie jakie ma fajne klatki, kurczę, tak super wozi nam motorki. Za jakiś tydzień odbierzemy je w Polsce i będzie fajnie. I znowu będziemy jeździć, bo zrobimy, jedziemy w Świętokrzyskie. Tutaj Giesik, jechałem nim, nawet fajnie było. Powiem szczerze, skromnie muszę przyznać, pasuje ci. Pasuje ci. Nie żebym coś miał do trampków, ale trampki są dobre na nogach. A no i tylko szybko jeszcze dodam, że nasza przygoda kończy się, ale motocyklowa, bo dzisiaj zostajemy jeszcze w Maladze, spędzamy tam jedną noc, dopiero mamy jutro samolot i dzisiaj idziemy na flamenco, także zobaczymy jeszcze kulturę tej części Hiszpanii, to tutaj właśnie powstało flamenco, zobaczymy jak takie show wygląda na żywo. Także widzimy się później z tańcami w Maladze. Ej, mieliśmy do Markadony podjechać w ogóle. No, ale też ten kierownik nie pojechał. Ale nic się nie dzieje. Ale za to widzieliśmy prostytutki, więc tak. To nam rekompensuje. Ja jedną widziałam. Ja dwie chyba. Albo półtora, bo nie wiem, czy była. Trzy były w plenerze. Także obok parkingu można też się zabawić, jakby co. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na hasło ADV Moto Trip lud gratis. Ale... Tak paki mówili, ja nie wiem. Kto robi? Kto nie? Skiśnie trochę, ale będzie git. Pokaż dupę. ADV inside. Dosłownie inside. Inside. Sebastian mówi, żeby każdy tak pakował paczki, to byłoby lepiej mu. Byłoby idealne. No, pakować, kleić, nie spać, zwiedzać. Już możesz ją kleić. Oho. No, pan nagrywający rozkazuje. Pewnie. Ktoś musi. Tak, mi. Kle... Podaję, ja cię nagram. Jak będziesz. Myślisz, że ja umiem? No wiem, że nie. No właśnie. Szeroki drogi. Bardzo napiszcie, jak dolecicie. Nie? To ja dziękuję również. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, macie super. Serwis. No. Dzięki wielkie. Jedź bezpiecznie. Dziękuję. Daj znać. Tak, jedź bezpiecznie. Aby obyło się bez żadnych... Nie, uważaj na bagiety. Spokojnie. Na bagiety, no. Tak. Mandatów i opóźnień i w ogóle, nie? I żeby parkingi były puste. Trzymaj się, Sebuś. Trzymajcie się. Buziaczki. Czekamy na informację, jak wylądujecie technicznie jutro. Tak jest. Miłego flamenco i... I już jesteśmy po zapakowaniu i rozpakowaniu rzeczy, które potrzebujemy na ostatnie dwa dni, bo i we Wrocławiu, i w Maladze. I teraz idziemy na flamenco. Super było, ale się skończyło. Także idziemy na pociąg i za jakieś 120 minut krąży, więc za jakieś pewnie 20-40 minut pojedziemy już do Malagi. Tak, także na chwilkę zamykamy się w zwykłych turystów i w cywilu idziemy zwiedzać. Co zwiedzać? Hiszpanię! Jeszcze troszeczkę Hiszpanii. Tak. Także... Zjemy jakieś czurosiki. Sylwia polecała super miejsce w Maladze, tak? Z czurosikami, więc może zjemy. Dzięki, Sylwuś. No i co? Jeszcze mamy jutro czas do jakiejś 15-16, bo o 19.30 mamy samolot. Także może trochę pójdziemy na plażę. Także jeszcze dużo luzu mamy, no. Więc fajnie. Fajnie.
Także idziemy i pokażemy wam później, co robimy i co jemy. Tak, a trzeba trochę zgłodnić, bo ja to jestem full. Wczoraj nie mówcie nikomu, no, ale wczoraj zjedliśmy 2 kilo krewetek w ogóle we czwórkę, nie? Masakra. Także, ale tutaj są dużo tańsze. Świeże krewetki kosztują 9 euro za kilogram. No, takie także można wcinać, duże. Wcinać. Obierać i wcinać. No. Było pysznie, smacznie, posiedzieliśmy sobie we czwórkę, tak się zagadaliśmy, że nawet sobie nie cyknęliśmy żadnej wspólnej foty razem. A Gosia już musiała dzisiaj lecieć rano do Polski, więc no niestety, zrobiliśmy sobie tylko teraz foteczkę we trójkę bez Gosi, ale wkleimy ją dziś w Photoshopie. Tak, ale na pewno widzimy się prędzej czy później, a za tydzień widzimy się i tak z Sebastianem i Gosią pewnie w Katowicach, bo będziemy odbierać motocykle i jedziemy na majówkę w Świętokrzyskie. Posiedzieć po prostu u mnie w domku rodzinnym. Mamy też prelekcje z Iranu i Pakistanu w winnicy Karolus u Pawła i Madzi w Świętokrzyskim obok Staszowa, także polecamy każdemu to miejsce. No, myślę, że będzie fajnie. Tak. Często są tam eventy różne z pizzą, z dobrym jedzonkiem i z winkiem, także polecam. I z rybą, jak ktoś może jeść rybę. O, właśnie, z pstrągami, bo tam są stawy hodowlane i Pawełek ma, no właśnie, smażalnię, tak? Z tego, co pamiętam, więc pyszne rybki i polecanko. Dokładnie. A my lecimy dalej. Hejo! Hejo! Idziemy ciapongiem. Jeszcze nie do domu. On nie mówi, że mam okulary opalone. No masz. Jest okej, okay, jestem na wakacje. Siedział na swoim kurde 5 godzin. Ja się mam kurze łapki. Ale pięknie mi się trafił. 40 lat na karku. Jesteśmy przed lokalem Alegria Flamenco Gastronomia. Właśnie to miejsce nam poleciła właścicielka naszego pokoju, w którym dzisiaj spędzimy noc. Wyobraźcie sobie, że mają 4,9 oceny na Google'ach na 8,5 tysiąca opinii. Także jest to bardzo dużo. Także, no nie wiem, zobaczymy czy warto, a potem powiemy czy warto. Powiemy czy warto. Si. Także zaraz zaczynamy. Mam nadzieję, że nas wpuszczą, bo jesteśmy w takich, powiedzmy, bardziej sportowych strojach. Trekkingowych. Trekkingowych. Krótkie spodenki, ale może będzie okej. Okay. Także taka miejscowa. Nie wiadomo, czy zapisywać, dopiero powiemy, czy warto. Ale może warto, może nie warto. Zapłaciliśmy po 120 zł od osoby za występ godzinny. Flamenco, muzyka, tańce. Bez jedzenia. Hulanki, swawole, bez jedzenia. Można też kupić z jedzeniem. Ale nie wiem za ile, bo nie sprawdzaliśmy. Za osobę? Za osobę, no. To dużo, to nie dla nas. Idziemy potem na jakieś, nie wiem, może tapasiki, może czurosiki. Już po budżecie, bo kasa się topi, niestety. Kasa się skończyła. Tak, praktycznie się skończyła. Jakoś żenimy budżety i wracamy do domu zarabiać dalej. Niby taka Hiszpania tania, ale jednak nie. Potem podsumujemy, ile wydaliśmy, także to też będzie takie wartościowe na pewno. Ile kosztuje taka podróż dwutygodniowa po Hiszpanii i Portugalii, ale na to przyjdzie pora. Lecimy tam. Hola, buenas. Gracias. Perfect, thank you so much. Gracias. Flamenco. Gdzie masz, Monia, kastaniety swoje? Nie wiem, Monia. Mówiła.
właśnie wyszliśmy z flamenco. No po prostu, kurde, ja nie byłam, jakby nie wiedziałam, że to jest aż tak intensywne. Ten występ był po prostu mega. Także naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem jakby intensywności tego tańca, jakby głośności i no całej tej otoczki pięknej. I ogólnie oboje stwierdziliśmy, ten jak od zwykle odpierdala, oboje stwierdziliśmy, że to jest tak jakby śpiew ten, który, no nie wiem jak to nazwać do końca, jakieś pieśni, są bardzo jakby podobne do takich muzułmańskich śpiewów z tych ale tylko świąt. Niektóre, bo nie ale wszystkie, niektóre, taka tak, powiedzmy 50-50. Dokładnie. Ale bardzo generalnie mi się podobało. Tak, super, ja byłam tak 50-50 nastawiona. Też miałem, a czyli w ogóle jak podczas oglądania miałem 50-50, bo miałem tak, że raz mnie porywało, potem wjeżdżały te emocje, to stepowanie, tak, po prostu tak, taki ogień. Brakowało tylko salta naprawdę momentami, no, po prostu aż chłopa zmiotło tutaj z planszy, tak, stepował i go tak, ja go wywaliło z tej sceny, także naprawdę tak bardzo intensywnie to wszystko no, jest jakby pokazywane, że no, no mega, naprawdę, mi się bardzo podobało, także warte tych 56 euro za dwie osoby. Za dwie osoby. Na pewno raz w życiu trzeba to zobaczyć. Tak, raz w życiu trzeba to zobaczyć i bardzo fajny lokal, bardzo klimatyczny, ładny. No nie, no super. Także jak będziecie, Algeria, 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 jakoś tak. Flamenco. Tu będzie pinezyka. Będzie pineska, tu, więc będziecie tu, mieli pełny tu adres. Wybierzcie sobie. Jak będziecie w Maladze, koniecznie zarezerwujcie przez ich stronę. Chyba im wcześniej, przez ich stronę. Okay. Chyba im wcześniej, to podejrzewam, że miejsca są bliżej sceny. Możliwe. Tak mi się i też wydaje. Może być taniej, bo na Get Your White jest taka strona, było za 86 zł, ale już nie było miejsc. A przez ich stronę oficjalną było 56 euro za dwie osoby, czyli więc 123 zł na osobę. Tak, tak, o 40 zł więcej. A jestem spalony w ogóle. No, jesteś spalony. No, ale tak było fajnie, super. Idziemy teraz się przejść. Jest chłodno generalnie w tej Maladze. Tak, jest teraz tak, tak chyba puchówka jedzie zaraz, nie? No. Już nas szykuje na Polskę, bo jutro wracamy o 19. I będziemy w nocy i będzie zimno i mam nadzieję, że nie będzie śniegu. I... Nieważne, dzisiaj jeszcze się bawimy wracać. I jest fajnie. Niestety musimy, bo kolejne podróże czekają. Także gites. Było naprawdę bardzo fajnie, tak. Warto polecamy. Polecam. Zresztą sami widzieliście, bo troszkę nagraliśmy. Tak także. Jest. Tylko salta brakowało. Następnym razem znać, właśnie, salto musi być. Musi być salto, ale dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało. Czy to jest tak w waszym stylu, czy nie za bardzo. Także no i też musimy poczytać, o czym to jest tak naprawdę. Wygląda jakby było o jakimś cierpieniu, ale tak, musimy tak sprawdzić, bo a nie właśnie wiemy. Dokładnie, bo jest taki grymas na twarzy tancerzy, taki wielki, bardzo taki cierpiący. I to mi się od razu skojarzyło z tym tańcem hawajskim, gdzie oni tak jakby odstraszają, ten taki tradycyjny taniec hawajski, gdzie oni odstraszają minami wrogów, bo to był taki taniec wojenny, waleczny, coś w stylu. Nie wiem, ja tego nie znam. A tutaj były takie miny, takie bardzo cierpiące. Były momenty uśmiechu, ale bardzo, bardzo mało. I no faktycznie, to od samego początku, Borek mówi do mnie, a może to ze zmęczenia, ale nie, to było od samego początku taki bardzo specyficzny grymas twarzy i na jego twarzy i na jej twarzy, więc musimy poczytać o tym. No i też ewidentnie taki klimaty latino, no bo kiedyś oglądałem jakiś serial chyba na Netflixie czy gdzieś tam z kubańskimi rytmami, no i to było też takie trochę kubańskie mi się wydaje, tak nie? No nie tak wiem, czy momentami było. Tak, było. Tak, były takie te śpiewy, jęki, kubańska muzyka. No latino to chyba latino, ale no, no mówię, mamy mało wiedzy na ten temat, ale dowiemy się jeszcze, tak, poczytamy, właśnie lubimy zwiedzać świat jakby w niewiedzy, a potem dużo czytamy i uzupełniamy sobie i tak właśnie poznajemy świat, kulturę i historię też w pewien sposób. Pewnie także tak. Warto. Warto. To lecimy dalej. Puśki! Tutaj czytam właśnie, że wywodzi się z Andaluzji i regionów takich jak Murcia i Estremadura, ale jest to śpiew, aby wyrazić radość, ból, miłość, smutek, nienawiść. Jest to taniec wykonywany solo w duecie lub w duecie, grupowo, składa się też z solówek i co ciekawe, flamenco jest popularną formą wyrazu artystycznego o długiej tradycji i zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Także nieźle. Czyli flamenco jest o PMS-ie? Wszystkie emocje naraz. No, zabawne. Boki zrywać. A pokaż jak stepujesz. Wyobraźcie sobie, że jest 18 stopni i mi jest zimno. Mi jeszcze nie.
i zaraz chyba założę puchówkę po prostu. Ja nie wiem, co będzie jutro w Polsce przy 7 stopniach. Jest mi chłodno. Mogłeś sobie zostawić śpiwór. Nie, no mam kurteczkę. Plecaku. O, ładnie. Zielono, dżunglowo. Taki dżunglowy, dżunglowe planty. Algeria, Algeria w Maladze. Podlinkuję wam zaraz. Także naprawdę super. No dobra, kupiłem podstawowe produkty na śniadanie. Monia jeszcze śpi. Generalnie byłem w supermarkecie Dia. No i sporo wydałem, bo za śniadanie dla dwóch osób, takie bardzo podstawowe, zaraz powiem co, zapłaciłem 10 euro, czyli jakieś 43 zł. Supermarket Dia, dużo droższy niż supermarket Mercadona, w którym byliśmy wczoraj. Generalnie go polecam w Hiszpanii. Kupiłem tak, 3 bułki, 2 croissanty, 100 gramów jakiejś wędliny, serek Philadelphia, 3 soczki takie po 150 czy tam 200 ml pomarańczowe. No i de facto chyba tylko tyle. Także dosyć drogie śniadanko, niestety. Ale no cóż, no nie wiem, czy coś jeszcze? Mówiłem, że 2 croissanty słodkie? No i tyle. Idę do Moni, pewnie już wstała. Mam nadzieję, że się ogarnęła i wychodzi. Teraz wam pokażę, jakie ma śmieszne różowe usta, bo wczoraj sobie chciała kupić pomadkę, a kupiła sobie jakiś magic lipstick w jakimś sklepie, takim markecie. No i chyba to po prostu było dla dzieci, dla Beki, a nie, żeby nawilżyć usta. Także już wchodzę do pokoju. Już pozbyliśmy się metalowych noży, bo nie można mieć ich w pociągu, w samolocie. Ale znalazłem jakiś taki w hotelu i daję radę. Zadanie mistrzu. Za 10 jurków. To kurczę, w górach gdzieś płaciliśmy chyba 10 euro za dwie osoby, za nawet nie, 7 euro. 7 euro wtedy 7 płaciliśmy. Euro płaciliśmy za dwie duże kromki z pomidorową pastą chyba jeszcze, serrano, oliwą i po kawie. A tu niestety 10 euro za homemade kanapeczki, ale przynajmniej mamy kawę. Ale też były miejsca, gdzie płaciliśmy 14 euro za słabe śniadanie, więc jakby no jest na zmianę. Thank you.
w dżungli. To Zapolka z reklamówką z Biedronki. Nie, to akurat Grossmana. Czemu rzuciłaś gołębiem? Nie śmiej się. Nagrałem go. To znaczy ma laguetę. Melepetę. Nie wiem, czy mnie słychać, ale chillujemy bombę na plaży w Maladze i skusiliśmy się na masaż stóp za 10 euro, za 10 minut. Tutaj panie z Azji nam pomagają, boli mnie stopa, dajemy im zarobić, także mieliśmy wejść do katedry za 10 euro, ale to chyba lepsza opcja. Jak tam, Monia? Można. O. Gracias. Co tu przyszło? Kurde, duże, nie? No. Widzieliśmy 7. Każdy wziął, ile wziął każdy? Nie wiem, właśnie. Po 2-3, a my widzieliśmy 7. Ale super. I co, próbuj, powiesz od razu, czy lepsze niż tam, co jedliśmy. No dawaj. No chyba jednak lepsze jedliśmy w Sewilli. Tak? Mhm. A teraz ja spróbuję. Sorry. Bardzo podobne. Ale też są słonawe. Po czekoladkę chciałbym, żeby moczyć. Churros. Ostatnie churrosy. Maladze. Inne niż w Europie. Gracias. No. Perfecto. No i co? Jedziemy do domu. Niestety lecimy na lotnisko, żeby lecieć do domu. Także ostatnie kroki. W Maladze. Idziemy już na pociąg. I wysiadamy prosto na lotnisku. No i co? Tam 19.55, lot do Wrocławia. 3 godzinki z czymś, z hakiem i będziemy... Będziemy blisko północy, będziemy we Wrocławiu. No i co? Nastroje nam spadają. Powroty są niefajne. Niestety. Czekaj, przechodź. Zapłacę. Zapłacisz mi. Chodźmy może do drugiego wejścia, nie? Prawie nie zdążyliśmy, bo ten jak zwykle jakiś inny drzwi. Tak. Tak nie zdążyliśmy, że drzwi są jeszcze otwarte. Ale się stresowałeś. Panu złapało twarz. Obieg zgubiony. Dobra, idealnie. Jesteśmy just in time tak naprawdę. Są do 30 sekund. Mam nadzieję, że to ten pociąg. Najwyżej będziemy lecieć, nie wiem, na jakiś brata. Tak. Może jeszcze ten, Sebastian ma nasze motocykle, to pojedziemy. Może jeszcze nie wyjechał. To zabierzemy się z nim, on miał tam dwa duże. Ty właśnie czemu nas nie wziął? Jesteś? Na lotnisku już. Wydaje mi się, że przed nami jedzie na schodach Matka Teresa z Kalkuty. Jesteśmy na lotnisku, podróż pociągiem dobiegła końca. Oby równie szybko potrwała podróż samolotem do Wrocławia. I tam śpimy jeszcze dzisiaj, także na chillku. Będziemy o północy. Siadamy. Pakujemy się do samolotu i lecimy do Wrocławia. Bardzo nam przyjemnie poszło, bo po prostu posiedzieliśmy sobie, powiedzmy, w poczekalni samolotowej i oglądaliśmy coś tam na YouTubie, więc było spoko.
Nas siebie nie oglądaliśmy. nie siebie, ale wy nas oglądajcie, tak. Dajcie łapki w górę i suba, pamiętajcie. A i widzimy się w Polsce. Siedzimy raczej osobno, bo jest dużo ludzi. Zobaczymy. We will see. Może znowu jakiś z whisky poderwę. Whisky. Poderwiesz, tak. No. Lepiej nie podrywaj. Kurde. Ale piści! Widziałkowite. Ale piści! Pokaż dymek. Widać dymek, masakra! Pokaż pod światło dymek. O Boże! Gdzie my jesteśmy? Przecież już było ciepło w Polsce. Patrz. Masakra, masakra. Jak wyjeżdżaliśmy z Polski, to było 27 stopni. I to nie było pół roku temu. No. To było 2 tygodnie temu. Co tu się stało? Tak, co tu się stało? Jak lot? No to w sumie trochę. Stresiłaś się? No stresiłam się, jak zwykle się stresiłam. Bo nie siedzieliśmy osobno, bo tak jest taniej. Bo siedzieliśmy osobno. Posiedzieliśmy osobno. Nie siedzieliśmy razem, o. No tak już trochę się stresowałem, ale no jakoś poszło później spam, ale było strasznie niewygodnie. Ja tak powiem tylko, żeby Monia nie słuchała. Ja w sumie, dlatego że Monia się stresuje lotami, to nawet lepiej, że nie siedzimy razem. No. Bo wtedy ja się nie muszę stresować i mam więcej, luzu. Ale ham. Kto taki? Nie, żartuję, żartuję. No, jesteśmy we Wrocławiu, także zamawiamy taksy i śpimy tutaj, bo jest prawie północ. Ale ja bym coś zjadła, ty? Ja też. Jakiś, nie wiem, może maczek albo cokolwiek, nie wiem co można zjeść. Maczek w Polsce jest tani, więc możemy. No ja wiem, nie jest taki tani, chyba cheeseburger 6,90, też jak 1,5 euro. Ale coś można zjeść, znaczy maczek dlatego, że to chyba będzie jedna z nielicznych otwartych miejsc. Ale w stronę słońca. Gdzie zjemy? Maczek. Wro. Wrolowe. Opowiedz coś. Dawno już byśmy byli w łóżku i spali, ale żołądek pewnego kogoś stwierdził, że musi coś pierdolić i koniec. No, mój też był głodny. No ja o tobie mówię. Ja to tylko przy okazji jem. Aha. Bo ja już bym dawno chciała spać. Jeszcze musieliśmy czekać, aż pani skończy przerwę. A no. Stwierdziliśmy, że dobra, to jedziemy do Maka jednak. Bo jest po drodze do hotelu. No, ale... Przyjdźmy tu. Były bułeczki, no i jesteśmy dobra. No i co z tego, jak Mak jest po drodze, jak pan kierowca nie poczeka z Ubera, trzeba by 2 Ubery zamawiać. No. Byłoby drożej. No, no i ale dlatego przyjdźmy tu, stwierdziliśmy, że dobra, zjemy już tu, no a pani mówi, przykro mi, ale mam 15 minut przerwy. Ale poczekaliśmy. No. Tu ładuj się. Toyota Auris. Auris, no nie. Auris powiedziałam. Jaris powiedziałaś. Auris, dzień dobry. Dzień dobry, weź to ode mnie. Skąd tak podróż? Z Hiszpanii, tak. Hiszpania, Portugalia. Objazdowo. Jesteśmy we Wrocławiu. Ostrów Tomski. Przyjemnie. Dobranoc. Dobra.
Pomachaj. Oddawaj wątrobę! Dawaj wątrobę! Dawaj wątrobę! Tutaj mi nerka wbija jajka. Dawaj wątrobę! Gdzie jedziesz? Na plac Świebocki. Pan co? Ty coś na śniadanie o obiad. A co ja będę jadł? No i nie. Wiesz, mówię ci od 2 tygodni. O, myślę, że ja cię tak przypomnę. Czyli co? Do burgera. Jednak słucha. A ty co będziesz jadła? A ja sobie nie wiem, jakiś atletyczny. Okej. Chyba. Pomachaj. Pomacham i strasznie nas brzydko przywitała pogoda w Polsce. Pada, jest zimno i jeszcze biegliśmy. Monia, gdzie jesteś? Nie wiadomo. Ale faza, bo ja byłem... Nie tylko tu nie byłem. No właśnie okazuje się, że ja bardzo dużo ominąłem. Ale jaja.